Witam i pozdrawiam. Tutaj Tomasz Percy. Dzisiaj zdradzę Wam, czy Marian Opania siekania, czy Marian Opania jest do siekania. Przyznaję się bez bicia, nie znam się na kryminałach. No ale Audioteka zorganizowała konkurs, w którym do wygrania jest smartfon Nokia z systemem Windows Phone. Jako gadżeciarz postanowiłem spróbować szczęścia i kupiłem, przesłuchałem audiobook Harlan Coben, Błękit na krew. Harlan Coben, Błękit na krew. I wiecie co? Nie żałuję go aż z trzech powodów. Po pierwsze, jest to rasowy kryminał. Wyraziści bohaterowie, zwroty akcji, zagadka. Czego chcieć więcej? Świetnie się słucha. Po drugie, humor. Harlan Coben ma niesamowite porównania. Niektóre scenki z Błękitnej krwi odgrywają sobie kilka razy i za każdym razem słuchając ich śmiałem się do łez. Nie chcę być gołosłowny. Puszczę Wam teraz kilkunastosekundową scenkę. Główny bohater, Myron Bolitar, taki powiedzmy prywatny detektyw, trafia do dzielnicy przemysłowej, złej, do jakiegoś podrzędnego, podłego motelu, w którym przy drzwiach stoi zepsuty automat z kolą. Wchodzi do środka, spodziewając się zastać tam, no Bóg wie co, i oto co spotyka. Posłuchajcie sami. Dzień dobry panu, zawołał. Z wyglądu i głosu przypominał Johna Tesha z programu Entertainment Weekly. Witam w zajeździe dworskim. Cześć, odparł Myron. Mogę w czymś panu pomóc? Mam nadzieję. Znakomicie. Nazywam się Stuart Lipowicz, nowy kierownik zajazdu dworskiego. Po trzecie, Marian Opania. Marian Opania. Słuchałem wielu audiobooków. Do tej pory moim absolutnym mistrzem, jeśli chodzi o lektorów, był Ksawer Jasiński. Ksawer Jasiński, który tak czytał Dostojewskiego czy Tołstoja, że miałem wrażenie, że słuchawek mówi do mnie sam Raskolnikow. I Marian Opania dorównał Jasińskiemu. Talentem, a przewyższył go nawet przygotowaniem. W jaki sposób? Opania przygotował sobie różne barwy głosu dla różnych bohaterów. W ten sposób, gdy słuchamy dialogu, w jednej chwili mówi głosem kobiety, Opania oczywiście, a drugim głosem jakiegoś faceta, albo kilku facetów. No, czapki z głów. Czas na podsumowanie i ocenę. Poprosiłem o nie dwoje naszych super ekspertów. Babcię Pitę i dziadka Chuj Chuja. Babcia Pita jest typową Polką. No jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby coś jej się naprawdę podobało. Dziadek Chuj Chuj z kolei może być amerykańskim szpiegiem, bo ciągle trębi o sukcesach. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia nasi super eksperci. Witam, panie! Kto by kryminały czytał? Chuj Chuj, wnusiu! Ale Opania, to się kania się. To wszystko na dziś. Dziękuję. Żegna Tomasz Percy. Zapraszam na następny odcinek o Hobbicie.